Oto klub przyjaciół myszki Miki! Sir Gufcela. Cześć, dzieciaki! Miło was widzieć! Wiecie dlaczego? Bo zawsze, gdy tu jesteście, dzieje się coś absolutnie niesamowitego! Cześć, Miki! Goofy, co ty wyprawiasz? I dlaczego masz na sobie to dziwne ubranie? Bo udaję, że jestem rycerzem lśniącej zbroi. Haha, Goofy, zawsze chciałeś być rycerzem, prawda? Mówię ci, nigdy niczego bardziej nie pragnąłem. Ponieważ rycerz to prawdziwy bohater, a więc marzyłem o tym, by zostać rycerzem, kiedy już byłem takim małym Goofim. Aha, no to zobaczmy, co się da z tym zrobić. Chodźcie! Posłuchaj, Goofy, pociągniesz niespodziankową dźwignię i wypowiesz życzenie. Naprawdę? Powiedzieć, że chcę być rycerzem? I będę mógł pójść na rycerską wyprawę? No pewnie! No to w takim razie... Zaczynamy! Ej, poddani, zbliżcie się! Głowy w dół, proszę was! Trębacz niechaj w trąbę dwie! Na beurędzie nadszedł czas. Słuchajcież, pięknie proszę. Ja, wasza ukochana królowa Klarabella, szukam rycerza, który podejmie wielkie wyzwanie. O-o, ja się zgłaszam, wasza królewskość. O, wyśmienicie, twoje zadanie będzie proste. Chcę, abyś poszedł do mojego królestwa i przyniósł mi trzy rzeczy. Najpierw musisz zdobyć srebrny miecz, który znajdziesz daleko za szklanym mostem. Potem zdobądź lśniącą tarczę z mrocznej puszczy. I wreszcie odszukaj jedwabny proporzec z najwyższej spośród trzech wież. Zaraz, zaraz. Mam ci przynieść srebrny miecz, który jest za szklanym mostem, lśniącą tarczę z mrocznej puszczy oraz jedwabny proporzec z trzech wież. To bardzo duże wyzwanie.